Sam pomysł zrodził się w momencie, kiedy zaszłam w ciążę i nie chciałam już pracować w korporacji, a chciałam urodzić dziecko i wychowywać i poświęcić pierwszy rok życia dziecku. Więc stwierdziłam, że chciałabym mieć coś takiego swojego, co pozwoliłoby mi zostać w domu. Padłam na pomysł sklepu internetowego. Przedstawiłam ten pomysł swojej przyjaciółce, no i ona powiedziała, że ma możliwość i ma kontakty w firmach właśnie z odzieżą dziecięcą. Glamour Kids jest sklepem internetowym, który sprzedaje ubranka dziecięce, markowe, ekskluzywne ubranka dziecięce firmy Steiff. Na początku samym prześledziłam w ogóle badania rynku e-commerce. No i zauważyłam zależność, że coraz więcej powstaje sklepów internetowych w przeciwieństwie do sklepów stacjonarnych. Dużo więcej małych sklepów się zamyka. No i widziałam, że jest zdecydowanie w sieci tendencja rosnąca, więc to mi dało duży bodziec do działania. Rozpoczęcie działalności w sieci internetowej uważam, że jest bardzo szybkie i bardzo proste. Uważam, że każdy może to zrealizować. Tylko trzeba mieć dobry pomysł, no i trochę wolnego czasu. 6 tygodni czekałyśmy na zrealizowanie grafiki do strony internetowej. Samą domenę, wykup domeny i sam ClickShop Premium, to trwało to tak naprawdę 24 godziny. W przeciągu tygodnia na pewno, jeżeli chodzi o takie formalne rzeczy, zapięłyśmy wszystko, a w przeciągu 2 miesięcy już była gotowa strona internetowa i wszystko działało. Największym naszym problemem i bolączką do tej pory jest pozycjonowanie, gdyż podpisałyśmy umowę i byłyśmy przekonane, że czas 2 miesięcy to jest w ogóle deadline w tej sytuacji. No jednak się przeliczyłyśmy. 2 miesiące nic się nie działo. Biorąc pod uwagę błędy, głównie napotkane z pozycjonowaniem, pewnie bym się koncentrowała na dużo większych firmach niż na takim potencjalnym jednoosobowej działalności, jakimś informatyku, który, no nie wiem, czy to jest student Politechniki, czy jakiejś innej, po prostu niedawno skończył szkołę i próbuje coś osiągnąć, a jeszcze nie za bardzo mu to wychodzi. Kolejnym już powiedzmy nietechnicznym problemem jest wypromowanie marki. My wzięłyśmy towar firmy Steiff, to jest austriacka firma. Byłyśmy przekonane, że to są dobre gatunkowo ubranka, bo to jest 100% bawełny i są to ładne ubrania. To są drogie produkty, jak na rynek polski i wydaje mi się, że ludzie w Polsce nie rozpoznają w ogóle tej marki, stąd boją się zaryzykować. Najbardziej rozpoznawalne, ekskluzywne marki, powiedzmy takie, to jest Tommy Hilfiger i Polo. Jest znaczek i każdy widzi u dziecka znaczek i jest zadowolony. Radzenie sobie z dzieckiem na co dzień i sklepem nie jest trudne, dlatego że tak, kiedy córka śpi, a śpi 2 razy dziennie, około 2 godzin, to w tym czasie jestem w stanie otworzyć laptopa, przejrzeć, dodać produkty, zmienić, zrobić jakieś promocje, czy wysłać paczkę, zamówić kuriera, co tak naprawdę trwa 0,5 godziny max. Więc ja mam nie tylko czas na sprzątanie, gotowanie, pranie, ale właśnie też na pracę swoją zawodową. Nawet jak dziecko jest, nawet jak się obudzi, to ona się bawi, kręci się i tak dalej, a ja po prostu klikam. Ale ogólnie dajemy sobie radę i uważam, że nie jest to żaden problem. Kiedy jestem matką, to jest to dla mnie, powiem, najbliższy i taki najbardziej możliwy biznes w sieci. Dlatego w sytuacji, kiedy rozwinę ten sklep, no na pewno będę myślała o kolejnym. I wtedy już bardziej pewnie bym się chciała skoncentrować na ekskluzywnej odzieży markowej dla dorosłych. Dążę do tego, żeby być tygrysem i biznesu. I chciałabym, żeby to jak najszybciej się stało. I oczywiście chciałabym mieć jak najwięcej sklepów internetowych. Może bym przeniosła niektóre sklepy internetowe na stacjonarne sklepy, jakbym widziała, że jest bardzo duże zainteresowanie w sieci. I to jest głównie mój cel, tak. Na dzień dzisiejszy to jest głównie mój cel.